śniegu, na śniegu nie ma tu śniegu. Śnieg nawalił. Bo w Polsce. Weźmiemy w tego, w jeszcze bagażnik, zawieziemy do Wielkopolski. Cześć, witajcie, a dzisiaj gościmy w fabryce firmy Agromarz. Magazyn wysokiego składowania. To co ci mówiłem. Przychodzi odpowiednia blacha, tam idzie na wagę, na trawers i idzie do tego magazynu. Jest pod dachem. Ten materiał, który musi być pod dachem, który jest wrażliwy na warunki atmosferyczne, musi być składowany na tych trawersach. Ten magazyn jest w pełni automatyczny. Jeżeli tam jest podana blacha, wprowadzana w komputer, jaki gatunek, ilość arkuszy, bo widzicie, jest różnie, od z tego magazynu automatycznie przez te podajniki jest podawany do laseru. I zwróćcie uwagę, jak wszystko jest blisko. Magazyn wysokiego składowania, lasery, trasy krawędziowe. Najważniejsze, Krzysiu, w tym wszystkim to jest to zaplanowanie produkcji. Bo jeżeli jest tyle elementów, braknie, załóżmy, takiego elementu. Cała już maszyna nie wyjdzie. Także musimy jakoś sobie to wszystko porządkować, żeby nie może po prostu na spawalni braknąć jakiegoś elementu. Wszystko musi być, jeżeli coś schodzi ze stanu, od razu musi to być robione. No i zobaczcie, ta tata nie pracuje, ale tu obsługuje jeden człowiek, te trzy maszyny kontroluje. Tam jest cały jakby zarząd, co planuje, co te lasery mają robić, co jest potrzeba, prawda? To oczywiście musi być dobrze zaplanowane różne elementy, żeby jak najmniej odpadów było. Tu akurat ścinacze będą, nie? Potem do puga. Tak. I zobacz, jak one są zaprojektowane, ułożone wszystko jest. Jak najwięcej to było z jednego. Ten też chodzi, ale tu już jest grubsza blacha. Pracy najbardziej efektywna taka maszyna. Ona robi na przykład te stopnie załadunkowe do siewnika. Blacha wykłada się młoteczkowo, ona wybija. Ale to musi być cienka blacha. No i podawanie też jest automatyczne, samo z magazynu. Także widzicie, dużo ludzi, jak ktoś mówi, że ile ludzi pracuje w fabryce, to jest nieważne. Najważniejsza jest technologia, bo na przykład daną pracę może wykonywać 5 ludzi, a może wykonywać 1 osoba. Przychodzi ta blacha, jest na dany trawers, jest ważona co do kilograma, także żaden kilogram nie zginie. Odpowiednia waga, odpowiednia grubość, to wszystko jest tutaj wpisywane i automatycznie jest podawany na odpowiedni trawers. Wtedy wiadomo, ten laser może sobie sam automatycznie pobierać. Nie ma wózka, nie ma nic, wszystko automatycznie.
co? Ale dużo tego, nie? No, jest. Bierzemy jedną do fiasy, co? Sarwisa podepniemy. Haki trzeba założyć. Tak. Ten, ale duży puk tam jest. Do nawozu być. Prawówka idzie pełną parą, no jakiś ten mały zapas, co prawda te 4,20 to do wywózki za granicę, ale pewien temat, powstały te trzy hale, natomiast teraz jeszcze słyszę, że tam dalej jakieś pomysły są. A tu, tu nie ma naszego. Nie ma waszego, nie widzicie? Nie ma. Gdzie? Ten co ma... Resory. Te łaciate. Dobra. No i widzisz, tu jest na przykład ten Salvis. Nim się jemy, jeździmy na testy. No też pasowa właśnie uprawa, ciekawy temat. No i tutaj, tutaj mamy tego Gras. Nie, tu jest runerek. Też czteropodrowy. Tak? Tak. Wyciągam właśnie puk. Już wczoraj sobie podczepiłem, dzisiaj tylko wyciągam. I ładujemy na lawetę. Puk jedzie z powrotem do firmy Agromasz. Jedzie na renowację. O, taki gest od firmy Agromasz. Tak z Turem też był zdejmowany, więc i Turenga powinienem wstawić. Będę na fabryce Agromasza, bo jadę już w przyszłym tygodniu. I prawdopodobnie ten fragment oglądacie właśnie w tym filmie, który jest złożony już z tej wizyty. Ale po prostu jest tak wstawione, żebyście tylko wiedzieli, że takie coś się u nas właśnie stało. Więc szybka teleportacja, z powrotem jesteśmy w fabryce Agromasza. Na źle widzę, nie wygląda rzeczywiście, tak patrząc po tych, co tu przyjechały, to... No, no jest ładnie, jest. O, i to mi się podoba, tak musi być napisane. Hartownia, to będzie taka, ona lada chwila będzie uruchamiana. Hartownia elementów, tle miesze, to jest do długich elementów, tam jest do krótkich. Są hale, nie? Są hale potężne. Dalsze hale na rozwój. Nasza to jest jakiś garażyk. Dawaj, lepiej tu klasę stoisz. Tu masz całe podwórko nasze pod jedną halą akurat. Bezpieczne, dokładne maszyny, no i takie nawet malutkie elementy robimy u siebie. Jak najwięcej, żeby robić.
Zobaczcie, to są matryce, no to jest koszt, coś takiego wykonania. Do czego to są? To są matryce przede wszystkim. Wiecie, do czego te maszyny są? Tryskarki do plastiku. Formy do plastiku. Takie coś też możemy zrobić, nie do końca u siebie, ale mamy też niektóre takie maszyny, że to możemy zrobić. To jest właśnie ten środek, bo też te plastiki będziemy robić u siebie. To też jest uruchamiane. To dzisiaj robiłem, stawiam teraz następną matrycę. Jakie korki robiłeś? Zaślepki takie, już Mateusz wybił. Masz coś jednego? O, coś takiego. Na przykład. Takie z gwintem już robimy, ale to. Co tutaj robicie? Ośki do czego? Do talerzówki ośki, tak? Aha. A, to są te, tak? To wszystko jest robione z pręta. Aha, ona jest cała z całego, całej piastry. Ale to sprzęt tu robicie? Sprzęt jest ucinany na tych maszynach. No. I tutaj mamy... Podaj. To jest metal surowy. A, z czegoś takiego. To jest metal surowy, wkładamy do magazynu, który maszyna sobie sama pobiera, sama sobie przewraca, robi jedną stronę, drugą stronę. Sama sobie odkłada tam do magazynu tam z gotowymi częściami. To jest produkt gotowy. To fajną robotę masz. No, jak na razie, czekam na uruchomi się druga maszyna jeszcze, nie? Będziesz dwie obsługiwał. Jak na razie dwie, ale jeszcze plan jest trzecia. A tutaj jest plan. Ale czy będzie, czy nie, to nie wiem. Tak, ona chodzi, tylko jeszcze nie mieliśmy szkolenia ani to. No szkolenia kurde nie mieliśmy. A co będziecie tu robić na tym? Ona jest fajna, bo to nie jest tylko tokarko frezarka. Ona ma tutaj głowicę u góry, dzięki której ona może wiercić, może robić pięciu faszystach. Pięciu osia. No i ona może właśnie dojrze, tak, kucharka. Frezować, tak może jeszcze, nie wiem, mieć na przykład wiertło i wiercić w któryś faszystach. Cuda może robić. Połączenie frezarki z tokarką. Bo tak to tutaj mamy pięć tokarek. A to jest połączenie. Jeden z drugim. To nowa maszyna. No, bardzo podobna. Tu mamy stanowiska spawalnicze. I temacik jest taki. Tutaj punktuję sobie na przykład palmę do puga. Stół obrotowy obraca i dalej wszystko spawa automat. Zrobimy trzy razy, tak liczyłem, tak sobie obliczyłem, no to czterech ludzi by musiało to zrobić, co ty ja zrobię. A tak to punktujesz, obracam. Ja punktuję, obracam, on to spadł. Cztery, nawet pięć, zależy od dnia. No i spawu takiego nie położy spawać, nie? Reklamacji no to jeszcze nie miałem. To już robię 2400 środek i nie wiem, co robię. No, jeden z najstarszych spawaczy, tak? Masz rację. Za długo nie na emeryturę. Dlaczego to jest farba? No bo lem jeszcze kupujemy, jeszcze nie wykonujemy u siebie. One przychodzą z Włoch. Cały korpus jest montowany. Odkładnie hartowane, widzicie? I to teraz jest wszystko śrutowane. Śrutowane tu dłużej. Tam z tyłu jest mała. Do takich mniejszych elementów do silnika. Tu jest duża. Śrutowane. I to wszystko teraz idzie do malarni. Jak jest wyśrutowane, chłopaki tutaj, to idzie na odkwaszanie. Odkwaszanie, a później wraca na malarnię. I tak jak mówiliśmy od tamtej strony, teraz to wszystko idzie przez odkwaszanie, przygotowanie, no jakieś zabiegi chemiczne.
Później to wraca tu na trawersach do malowania. Malowanie proszkowe, automatyczne, no ale wiadomo, człowiek też musi sprawdzić. Czerwona komora, zielona. Farba jest nakładana proszkowo. Proszę. I teraz to wchodzi do pieca i jest wypalane. Ciągle te trawersiki chodzą. Wszystko jest tak poukładane automatycznie. Tu jest piec przelotowy. Mamy przedsionek. Są elementy wchodzą, żeby nie tracić temperatury. Zamyka się, dopiero wchodzi do głównego pieca. W zależności, jaki jest element gruby, taki jest czas wypalania, temperatura. Dużego tego magazynu nie ma, części, nie ma takiego ogromnego. Tam co byliśmy, to tylko podstawowe, ale takie ramy, widzisz, takie elementy, to wszystko jest na bieżąco. Tam mamy taki telewizorek. Co jest na jutro potrzebne, to jest do montażu, do wykonania. Ci natomiast mają to, co na jutro mają im przygotować do montażu. Można powiedzieć, jak ciepłe bułeczki. Zrobione jest chodzi. Mamy stanowisko montażu siewników. Nadbudowane ezery. No i widzicie, tam jest piątek, 31, czwartek. Wszystko to, co jest pod zamówienie w odpowiedniej konfiguracji musi być, czy takie ścieżki, czy takie, to musi być zmontowane, żeby jutro było to przygotowane do załadunku. Tutaj macie, tu właśnie będziemy robić tą waszą renowację tego buka. Wracamy już, jesteśmy po obiadku, bo mieliśmy też obiadek zapewniony, więc jeszcze raz tutaj dziękujemy panu Piotrowi za gościnę, za oprowadzenie nas po całej fabryce. No i co, fabryka, jak widzicie, cały czas się powiększa. Mnóstwo nowych urządzeń do produkcji maszyn właśnie. Widać, że to wszystko, że tak powiem, jeszcze śmierdzi nowizną. Tak czy inaczej, wracamy. Przed nami grubo ponad 200 km do domku. Nowe jakieś tam tematy też ustaliliśmy, też coś będzie, więc co, obserwujcie kanał, będzie się działo z agromaszem, też na pewno się będzie działo. Jak widzieliście, pług stoi, pług czeka na, że tak powiem, nowe życie, jeżeli chodzi o barwy, więc będzie ciekawe, po prostu nie mam co tutaj więcej mówić. Tylko bym się powtarzał, obserwujcie, bo będzie po prostu co oglądać. A na razie lecimy do domku, pogoda już się trochę ogarnęła, nie pada i drogi są, nie są śliskie już, także już są mokre, ale nie są śliskie, tak jak to było rano, jak jechaliśmy. O, było zabawne.